kochani, w kolejnym holu lumpeksowym. Dzisiaj będzie hol wakacyjny, jestem na urlopie, na tygodniowych wakacjach w Zaklikowie, województwo podkarpackie, w pobliżu Lasów Janowskich i byliśmy na krótkich zakupach wakacyjnych, była wyprzedaż w lumpeksie tutejszym i dzisiaj byliśmy na nowej dostawie, czyli tak zwanej premierze w lumpeksie i kupiłam kilka fajnych rzeczy i to bardzo tanio, bo w tym rejonie lumpeksy są naprawdę mega tanie. Od najtańsze rzeczy, które Wam pokażę, kosztowały 2 zł, najdroższe 10 zł, także naprawdę super zakupy. Nie wszystko jest dla mnie. No to przejdźmy do rzeczy. Pierwsza rzecz, którą chcę pokazać, to ta bluza, w której jestem. To jest naprawdę super nowa bluza Salomon, zresztą tu widać. Z tyłu można zobaczyć metkę, nie będę Wam teraz tego pokazywać, ale jest to oryginalna bluza Salomona z bawełny. Fajna w ogóle, taka troszkę dla mnie oversize'owa, ale to jest idealne, bo na przykład do biegania albo po prostu tak do wygodnego narzucenia sobie w wakacje, to jest idealny właśnie rozmiar, żeby ona była troszeczkę dłuższa. Tutaj właśnie sięgała poniżej pośladków troszkę i jest świetna, wygodna i naprawdę nówka, no tutaj będzie może widać w bliżeniu, że nic nie zniszczone, nawet powiem Wam, że nie jest złe chmacona, nie jest naciągnięta, tak jakby ktoś nową bluzę oddał. Nie było metki, ale myślę, że to jest zupełnie nowy ciuch i jestem bardzo zadowolona z tej bluzy, ona ma kaptur, więc jest taka fajna bluzacka wakacyjna i fajnie, że jest biała, bo będzie do wszystkiego pasowała. Do Rymu nawet mówię. Super! A przy okazji pokażę Wam teraz kolejny ciuch, który kupiłam co prawda tuż przed wakacjami, więc to nie jest już ciuch wakacyjny z dzisiejszych, wczorajszych zakupów, tylko coś, co kupiłam wcześniej, ale o, jest to taka bluzka do biegania, usztywniona z wszytym w środku justonoszem, więc jest bardzo fajna, super trzyma, USA Pro firma. Tak wygląda z tyłu. Ja właśnie szukałam takich kolejnych ubrań do biegania i ta jest rewelacyjna, bardzo dobrze właśnie podtrzymuje wszystko, co trzeba i ma świetny według mnie wzór w moich ulubionych kolorach, także świetna rzecz. A teraz pokażę Wam do tej bluzy, jakie sobie kupiłam leginsy do biegania, takie systemowe. Zaraz je pokażę. No i kochani, takie właśnie leginsy. Troszkę na już taką chłodniejszą, myślę, pogodę do biegania, bo w lecie to biegam w takich krótkich kolarkach właśnie, ale myślę, że na wrzesień na przykład będą świetne, bo są z takiego grubego, porządnego materiału. No i tutaj mają wszystkie te potrzebne właśnie biegaczom rzeczy. Można tu wsadzić czy kluczyki, czy kartę kredytową, zależy, czy też dokumenty, jeśli są potrzebne. Firma Brooks, bardzo dobra jakość. Tutaj mają takie zameczki na dole. Więc idealnie są dopasowane do nóg i żeby się nie podchodziły do góry, tutaj jest gumka, naprawdę świetna jakość i też super kolory. Zaraz pokażę się Wam w tej właśnie koszulce do biegania, którą kupiłam, i w tych getrach, które kosztowały mnie, kochani, 2 zł, bo to było na wczorajszej wyprzedaży i wszystko, co wczoraj kupiłam, właśnie kosztowało 2 zł, więc super mega okazja. Takie leginsy. Już pokazuje się Wam w całości. Tu jest w środku taki sznurek do wiązania, on trochę tutaj powoduje takie wybulczenie, ale generalnie według mnie super i mam cały strój. Na to można jeszcze taki podkoszulek, który trochę przysłania, bo niekoniecznie chcę wszystko pokazywać, ale o, według mnie rewelacyjny strój. Można narzucić bluzę albo właśnie kurtkę, którą mam taką do biegania i super fajnie. Tadam, 2 zł. Koszulka kilka złotych też kosztowała przed właśnie urlopem. Zestaw do biegania i to bardzo fajnych firm. Kochani, już jestem z powrotem i teraz kolejne rzeczy. Kupiłam sobie za 4 dzisiaj, tak, dzisiaj na dostawie za 4 zł taką piżamkę z Victoria's Secret. Ona jest z takiej bardzo przyjemnej bawełny. Bardzo śliczną kratkę, naprawdę bardzo mi się podoba ten wzór, jest w ogóle niezniszczona i ma takie, z taką złotą nitkę jeszcze tutaj dodatkowo, przemięciutkie, co prawda to jest rozmiar L, ale powiem Wam, że jak chodzi o piżamę, to ja lubię mieć luz, a tutaj jest sznureczek, który troszkę można sobie ścisnąć i wtedy ona w pasie jest super, a tu jest super luźna i fajna i w ogóle bardzo, bardzo mi się podoba, uwielbiam rzeczy Victoria's Secret, nie wiem jak Wy, napiszcie, czy lubicie te
ich produkty. No to kolejna. Kolejna rzecz to bielizna, taka kształtująca, że tak powiem. I kupiłam fajną rzecz za 2 zł również. To jest całkiem dobrej jakości, właśnie taka ściągająca, ściągające body na szerokich ramionczkach, więc będzie świetnie trzymało. Jest praktycznie nowe, wygląda na zupełnie nieużywane. Nie było co prawda metki, ale ja oczywiście to wyprałam i to w dosyć takim mocnym środku, w ciepłej wodzie, więc czuję, że to jest dobrze już wysterylizowane. I będzie świetne pod eleganckie suknie, które wymagają idealnie uformowanej sylwetki, bez fałdek, bez żadnych wcięć i innych tam. Fajna rzecz na scenę ogólnie i właśnie do takich bardzo eleganckich kreacji, do których trzeba idealnie wyglądać pod spodem, szczególnie jeśli są to suknie, sukienki obcisłe. Myślę, że to jest super, mierzyłam i bardzo dobre. Także jestem zadowolona, no za 2 zł, także rewelacja. Kolejna rzecz za 2 zł, też z wczorajszej wyprzedaży, też nie mogłam uwierzyć. Bawełniana bluzeczka FB Sister, bardzo fajna firma, powiem Wam, świetna marka. I ta bluzeczka jest o tyle fajna, że jest takim crop topem i ma świetne wykończenie, takie nowoczesne. Będzie pasować do moich stylizacji safari, do spodenek takich jasno-beżowych, które mam. Nawet do szarawarów beżowych i do moich sandałów w panterkę, także jestem super zadowolona, no szczególnie, że kosztowała 2 zł, to jest w ogóle niewiarygodne. Jest fajna długość do pasa, ale ja jeszcze ją na przykład do tych spodenek mogę sobie tutaj zawiązać w taki fajny supełek z boku i wygląda bardzo zgrabnie, bo już ją mierzyłam. Zresztą zobaczycie w programie, bo za kilka dni wypuszczę program z moimi stylizacjami wakacyjnymi. Rzeczy z mojej walizki, które wzięłam i w różnych miejscach, w których jestem na tych wakacjach, właśnie zamieszczę takie stylizacje w tych ciuszkach, które ze sobą wzięłam z lumpeksów. Także czekajcie na nowy program. Idźmy dalej. Tu mam bluzkę, którą już widzieliście w stylizacjach safari, ale ona była bardzo niedawno kupiona, dosłownie kilka dni temu, tuż przed wyjazdem. Jedwabna bluzka w takim właśnie stylu, trochę powiedziałabym retro, i tutaj ma guziczki, taki półgolfik jakby, bardzo fajne zdobienia z przodu, oj tu jakiś włos mój się zaplątał, bardzo fajne zdobienia z przodu, jest bardzo wąziutka, zresztą mogliście właśnie zobaczyć w stylówkach, jak to wygląda, tutaj ma zameczek. Jedna rzecz to będę musiała sobie dokupić do niej, może właśnie w jakimś lumpeksie, biustonosz bez ramionczek, bardotkę i wszyć pod nią, ponieważ ciężko biustonosz troszkę wystaje i przy ruchach to będzie widoczne, lepiej będzie mi właśnie wszyć taki biustonosz na stałe tutaj i wtedy on się nie rusza i można swobodnie i wygodnie chodzić właśnie w takiej bluzeczce. Także to jest mój plan, być może pokażę w programie o przeróbkach właśnie już tą bluzeczkę z wszytym biustonoszem. Kolejna rzecz to mój kostium. Słuchajcie, kupiłam świetny kostium, to było jeszcze w Krakowie, Balance Big Bock, taka Big Bocka jakby podmarka i on ma bardzo fajny kolor, to jest jednoczęściowy kostium. Ja lubię bikini, ale na przykład na basen czy na jakieś termy raczej wolę takie już zakryte stroje, w których jest dużo wygodniej, nie trzeba myśleć, czy to gdzieś tam się podchodzi. I świetny, naprawdę przepiękny kostium, zobaczcie na przebitkach górę tego kostiumu, szczególnie jak już jest przymierzony, ma tutaj takie wycięcie na brzuchu. Świetny rodzaj właśnie tutaj dołu, taki zabudowany, ale modny, z takim wysokim stanem i taką fajną marszczoną górę, która w ogóle tutaj bardzo ładnie formuje sylwetkę i w środku ma taką siateczkę też, która fajnie zbiera figurę i naprawdę, i poza tym jest bardzo cieniutki, ma świetny materiał, taki matowy, czarny, bardzo ładnie wyszczupla i formuje sylwetkę i jestem zachwycona tym kostiumem. Ma też z tyłu, możecie zobaczyć i tu, i na zdjęciach, takie krzyżujące się ramionczka cienkie. Bardzo ładnie to wygląda, ale powiem Wam, że przez ten ściągający spód troszeczkę spłaszczał ten kostium. I co zrobiłam wczoraj za 2 zł? Kupiłam biustonosz czarny i wszyłam go do spodu. Odcięłam mu ramionczka, odcięłam mu tył i zrobiłam po prostu takie wszycie, które sprawia, że biust wygląda lepiej. Nie jest to prześwitujące w żaden sposób i w dodatku właśnie
trzyma biust w swoim miejscu, już nie przesuwa się, to nie jest to jakieś takie niezręczne. Także myślę, że fajny pomysł na przeróbkę, jak macie taki kostium, który trochę Was spłaszcza, to można właśnie wszyć jakiś fajny taki bez fiszbin, ale usztywniony biustonosz i jest rewelacyjne, rewelacyjnie to wygląda. No i ostatnie już rzeczy, bardzo fajny szal, też za 2 zł, z bawełny i prześliczny kolor. Ja uwielbiam taki szaro-zielony kolor i pasuje mi do wielu rzeczy, także też super rzecz, mięciutki bardzo. I ostatnie rzeczy są męskie. Tadam! No to jest naprawdę odpalona rzecz. Totalnie w takim indyjskim stylu. Powiedziałabym, że to jest rzecz taka festiwalowa bardziej. Dla mojego chłopaka sam sobie wybrał, ale faktycznie to się rzuca w oczy. Ciężko przeoczyć w lumpeksie. Bawełniana bluza z Ganesh. To jest taki bożek hinduski. I to jest bardzo duża bluza, ale ona ma robić za taki oversize. No do jakichś na przykład wąskich, albo takich typowo szarawarowych spodni wygląda to całkiem spoko. Ale to jest właśnie coś takiego trochę estradowo-festiwalowego. Nie, może niekoniecznie na co dzień do pracy, prawda? Następna rzecz to spodnie, które również są męskie i są to takie zwykłe bawełniane spodnie firmy George, ale fajny, gruby materiał taki bawełniany. No i wyglądają bardzo, bardzo fajnie te spodnie, ładny kolor, taki siwo-szary. Fajnie się układają, bo są takie miękkie i dosyć podatne. Także też jest to rzecz za 9 zł bodajże, bluza za 10, bo wszystkie te bluzy były dzisiaj na nowej dostawie i kosztowały po 10 zł. To już wszystko na razie. Kochani, no zakupy lumpeksowe mam załatwione na te wakacje. Teraz jadę zwiedzać Roztocze i Zamość, także w stylówkach zobaczycie zdjęcia z tych miejsc, pewnie w moich właśnie stylizacjach z walizki. Kochani, do zobaczenia, cześć!